Cześć, tutaj Daniel z tej strony i dzisiaj nie będę was motywować. Dzisiaj nie powiem wam, jak dbać o sylwetkę albo dbać o siebie. Dzisiaj nie powiem, jak się ubierać albo że macie ruszyć tyłek. Dzisiaj chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego w te święta. Żebyście je spędzili bezpiecznie, szczęśliwie i ciepło z rodziną. Jeżeli nie obchodzicie świąt w tym okresie, cokolwiek obchodzicie, życzę wam wszystkiego dobrego w tym okresie. Żebyście spełnili swoje marzenia. Pamiętajcie, święta to jest też dobry czas na refleksję, żeby przemyśleć parę spraw. Żeby powiedzieć przepraszam komuś, albo komuś wybaczyć. Żeby dalej się rozwijać i tworzyć nowe relacje, albo naprawić stare relacje. Nadal jest okazja, żeby stać się alfa. Ale chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego. Wesołych świąt i chciałbym wam podziękować, bo bez was by nie było tego kanału, bez was nie byłoby Mr. Alpha. Bez was bym się ja nie rozwijał, nie uczyłbym się, jak mówić do was w lepszy sposób, żeby jakoś lepiej was motywować. Bez was ten kanał po prostu by nie istniał, więc dziękuję wam bardzo, Alpha Squad. Pamiętajcie, święta to jest dobry czas, żeby odpocząć, żeby się najeść, żeby odpocząć i spędzić czas z rodziną i troszeczkę się pobawić. Ale hej, jeżeli jesteście pokręceni tak jak ja i nadal chcecie dbać o sylwetkę święta, zrobiłem na moim drugim kanale filmik 6 punktów albo 6 sposobów wskazówek, jak dbać o swoją sylwetkę w okresie świąt. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania tego czegoś tutaj. Ale hej, jak mówię, święta w sumie są raz do roku i raz do roku można sobie odpuścić i troszeczkę odpocząć. Wesołych świąt. Merry Christmas. Feliz Navidad. Do zobaczenia. Niedługo się widzimy znowu. Peace out.